całego serca witamy. No, mocno stęskniliśmy się od października. Bardzo się cieszymy, że muzyka duszy i serca dzisiaj gra dalej. W tym momencie powinienem zapowiedzieć Mariusza Kranie, słynnego Kalosza Trio, ale nie ma go dzisiaj z nami, jest z nami sercem i duchem. Musiał wyjechać pilnie do Paryża, jakieś rodzinne sprawy go tam pognały. Po nim miał wystąpić też gość dzisiejszego spotkania, ksiądz Piotr Osiński. Ten znowu wyruszył do Afryki i od kilka dni temu też z misją pilnie pospieszył na zastępstwo jednego z misjonarzy, który się mocno rozchorował, musiał wrócić do kraju i 4 czy 5 dni temu poleciał do Afryki. Ja gratuluję, że ten festiwal po 5 latach wrócił do Mielca i to jest no, fantastyczna inicjatywa i cieszę się, że ten festiwal się odrodził. Już w ubiegłym miesiącu było pierwsze spotkanie, pierwsze koncerty w sali królewskiej bodajże. Ja nie miałem okazji być na tym festiwalu. No gratuluję, że ta idea powróciła. Pozdrawiam wszystkich słuchaczy, którzy przyjdą na ten festiwal i niech muzyka chrześcijańska kwitnie, bo ta muzyka naprawdę podnosi człowieka, czasami ustawia życie na nowo i daje naprawdę wielką radość i moc. No, serdecznie pozdrawiam i gratuluję i niech ten festiwal Muzyka Duszy i Serca kwitnie. A to jest z nami Marcin Stawicki prosto spod Hala, który wraz z Witkiem Góralem i Łukaszem Romańskim, który przybył do nas już prawie prosto z Irlandii, zapraszamy w podróż z ciemności do światła. Piec racuchy, albo móc pomagać w jakiś inny sposób komuś, także każdy dar jest wielki, a także gdzieś po drodze swojego życia odkrywałem różne rzeczy, a też myślę tutaj dużą rolę odgrywała sprawa środowiska. Po przyjeździe moim na Podhale trafiłem do środowiska naprawdę profesjonalnych muzyków, którzy Marcin Pospieszalski, Joachim Menzel, Robert Cudzich, Andrzej Cudzich, mój serdeczny, nieodżałowany przyjaciel, który już zmarł niestety. Zresztą Bartek Jastokot na naszej trasie śpiewa jego ostatnią piosenkę Chwała. I tutaj jakby przykład tych fantastycznych muzyków, no, z jednej strony inspirowała, z drugiej strony też musiałem się wielu rzeczy uczyć i te swoje skromne umiejętności rozwijać muzyczne. Wiele jest na świecie dróg, lecz to cel tylko jedną można dojść.
Takie spotkanie w Drohiczynie kilka dni temu w seminarium dla kleryków było ogromnym wyzwaniem, bo gdzież my tacy mały ludkowie nagle stoimy przed i profesorami i kadrą. Także, ale właśnie tam mówiliśmy o tej naszym doświadczeniu sztuki w przekazywaniu Ewangelii, o właśnie roli, którą ma zarówno muzyka, jak i obraz też jako medium, nośnik pewnych treści, które nie zawsze inną drogą docierają, bo nieraz słowo po prostu gdzieś zamiera po drodze, trafia na mur, a zarówno plastyka, jak i muzyka jest językiem uniwersalnym, ponad granicami. Nieważne, czy jesteśmy z Kolumbii, z Peru, z Czechów i Słowacji, czy z Polski. Dzięki temu możemy się porozumieć i to jest też jakby tutaj nośnikiem tych wartości, które dają w życiu radość, dają życiu pokój. Oczywiście to jest bardzo, bardzo, bardzo szeroki temat. Teraz muzyka i sztuka dzisiejszego świata, która często stoi po stronie tego, co Jan Paweł II nazywał cywilizacją śmierci. I można by tutaj dwie godziny na ten temat w tej chwili mówić. A sztuka i muzyka, która odwoływuje się do cywilizacji życia. A podam tylko jeden taki przykład biblijny, na pewno znany wszystkim, gdzie teraz mi przyszedł do głowy, kiedy Saul, król Saul był jakby poprzez swoje związki tam z wróżką, stracił autorytet w duchu i Dawid był tym młodym, namaszczonym królem i przychodziły złe siły, które miotały Saulem, to Dawid grał mu na harfie i wtedy Saul się uspokajał. Także nawet te złe siły, ciemne moce się wtedy uspokajały, kiedy Dawid grał. Ja po latach miałem, nie wiem, czy jeszcze mam czas, czy mogę mówić. W każdym razie była taka sytuacja, to może lekkie dopowiedzenie do tego, co było na spotkaniu, ale w momencie już jakby odbicia się od dna z moimi przyjaciółmi z Nowego Targu, muzykami Robertem Cudzichem, Maćkiem Mansfeldem, Antkiem Bujakiem, takim bluesowcem, pojechaliśmy do Jarocina na ewangelizację. I
byliśmy jeszcze bardzo zwariowanymi ludźmi, jakieś kolorowo ubranymi, ale graliśmy na ulicy, gdzieś na mszach dla muzyków rockowych. Pewnego wieczora pod kościołem grał zespół z Holandii, a liderem tego zespołu był David Pierce, taka postać bardzo barwna, Amerykanin, który ewangelizował Europę i pierwszy raz wtedy przyjechał do Jarocina. Pewien kapłan, siedzieliśmy wtedy na takim murku, było dużo ludzi, stał przed nami i mówi: biegnijmy, chodźcie. Zeskoczył z tego murku, pociągnął nas za sobą, rozganiał tych ludzi, doprowadził nas do tej sceny i w pewnym momencie ja patrzę ku swojemu zdziwieniu, a on zabiera mikrofon, znaczy poprosił o mikrofon tego prowadzącego, przekazał nam, a ten prowadzący oddał, więc to było w ogóle szokiem. Kapłan się schylił, klęczał za filarem, intensywnie się modlił i ja, nie wiedząc co robić, no zacząłem coś nieskładnie mówić, opowiadać o naszym życiu. Robert wziął gitarę, Maciek bas, Holender zaczął grać rytm reggae i zaczęliśmy freestylować, jak to się dzisiaj mówi, do muzyki Boba Dylana, Pukając do nieba bram. Tłum zaczął tańczyć, było bardzo, bardzo wesoło się zrobiło. I to był właściwie taki pierwszy moment, kiedy zaistnieliśmy jako taka grupa gdzieś przed ludźmi, muzyków. Rok później byłem też w Jarocinie ze swoją przyszłą żoną i powiem szczerze, że czułem się taki troszeczkę wyalienowany, zagubiony. Była msza za muzyków rockowych, ostatnia msza i spowiedź, jakaś tam migotała lampka w konfesjonale. Pomyślałem, pójdę i uklękłem przy kratkach konfesjonału. Mówię, proszę księdza, jest taka sytuacja, że no jakoś nie czuję za bardzo, że Pan Bóg daje cuda, że Jezus jest tak bardzo obecny, jak był wcześniej. A on mówi, czy to ty mówiłeś to świadectwo tam w zeszłym roku pod kościołem, graliście, było wesoło. Mówię, tak, zgadza się, to myśmy byli. Mówi, słuchaj, to ja się modliłem za ciebie na ulicy w Warszawie. I powiem ci tylko to, co ci powiedziałem wtedy. Oddaj wszystko Jezusowi, a On przemieni twoje życie. Także ja wyszedłem ze łzami w oczach, usiadłem na stopniach kościoła i w ogóle nie mogłem mówić. Także to jest, i wiem dzisiaj, że to tą postacią jest niesamowita osoba, misjonarz wspaniały, oblat Andrzej Madej, który gdzieś na wschodzie w Turkmenistanie tam ma misję. Także taka po prostu długotrwała, wieloletnia opieka Boga przez ludzi, których wysyła na nasze ścieżki z ciemności do światła. I już w tym momencie chciałem z całego serca wszystkich zaprosić na pierwsze w nowym roku Euro 2012. Pierwsze w nowym roku spotkanie 5 stycznia. Tutaj także w tym miejscu będzie nas jeszcze więcej na tej scenie. Już wiemy, że będzie dość mocna grupa muzyczna z Raciborza, zespół Przecinek i na pewno niespodziewani goście, jak to w czas Świąt Bożego Narodzenia było. Już dzisiaj z całego serca zapraszamy 5 stycznia na muzykę Duszy i Serca, także godzinie 18 tutaj w tym miejscu, zespół Canoris na wyspie pełnej światła.